Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym przedstawiono mi cztery zarzuty. Pierwszy zarzut to znieważenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa kolejne zarzuty to znieważenie posła na Sejm Jarosława Kaczyńskiego. I ostatni zarzut to znieważenie narodu polskiego. Zacznę od ostatniego. Ja życzyłbym Polsce i wszystkim Polakom, żeby każdy ich tak znieważał, jak robię to ja. By każdy znieważał ich walcząc o wolną Polskę, poświęcając swoją rodzinę, życie i wolność. Warto przypomnieć zakłamanym oprawcom spisu, że nie kto inny, a Zbigniew Stonoga w Warszawie od wielu lat w sposób wybitnie jaskrawy prześladował złodziei z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przede wszystkim moja działalność bardzo jaskrawo była zauważalna, jeśli chodzi o ściganie złodziei z SLD i nie tylko, którzy brali pieniądze z KFI Koloseum Józefa Jędrucha. I tylko dlatego, że moja wiedza, którą nabyłem podczas windykacji dłużników Koloseum, działając w imieniu na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażałem wtedy tym grupom i tym interesom politycznym. Więc profilaktycznie w roku 2002 postanowiłem je zniszczyć i to się w pewnym sensie udało, bo trafiłem do więzienia i do dziś nie mogę odbudować swojego wizerunku. Więc życzę Polsce, by tacy ludzie, którzy dziś są fałszywie oskarżani o znieważenie narodu polskiego, znieważali ten naród w taki sposób, jak ja to robię od co najmniej podkreślam, 15 lat. Od 15 bowiem lat próbuję w sposób wybitnie jaskrawy doprowadzić do tego, żeby złodzieje z wiejskiej, żeby polscy politycy, żeby polscy funkcjonariusze służb specjalnych, żeby polscy sędziowie i prokuratorzy, którzy łamią prawo, stawali przed obliczem sądu, niezawisłego sądu. Robię to niezłomnie. Robię to poświęcając własny czas, pieniądze, rodzinę, wolność, dobre imię, etc. Dwa kolejne zarzuty, proszę Państwa, dotyczą rzekomego znieważenia Jarosława Kaczyńskiego. Świętej pamięci Andrzej Leper powiedział kiedyś, że kurwy nie da się zgwałcić. Tak samo Jarosława Kaczyńskiego nie da się znieważyć. On sam się znieważa, robiąc z Polski na arenie międzynarodowej pośmiewisko. Podkreślam, słowo kurdupel, karakan nie jest słowem powszechnie znanym jako obelżywe. To po pierwsze. Po drugie, jaki to ważny społeczny interes jest w tym, żeby obejmować ściganiem z urzędu przestępstwo wymienione w przepisie artykułu 216 Kodeksu Karnego, które jest przestępstwem prywatno-skargowym. Jarosław Kaczyński wniosku o ściganie w tej sprawie nie złożył. Protokół przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, z którym dziś mogłem się zapoznać, wskazuje tylko na to, iż Jarosław Kaczyński chciałby, żeby ścigać Zbigniewa Stonogę za Żydów, tak to określa Jarosław Kaczyński, za Żydów, bo jego to dotyka, gdyż sam jest Żydem. To jest cytat zeznań Jarosława Kaczyńskiego. Proszę Państwa, kolejny zarzut to zarzut znieważenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przecież Andrzej Duda, po tym co zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym, sam się znieważył. Znieważył Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i znieważył naród polski. To, co w Polsce zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, można bez głębszego namysłu porównać z zajęciem sobie Krymu przez Putina. To jest rzecz, która w demokratycznym państwie prawa nie miała prawa nigdy się zdarzyć. Proszę Państwa, nie wszystko jednak stracone. Może się bowiem zdarzyć, że Sąd Najwyższy unieważni wybory parlamentarne. Wciąż w Sądzie Najwyższym leży jedna bardzo poważna skarga zarzucająca PiS-owi oszustwo wyborcze. Ono polega na tym, że zgłoszono komitet wyborczy złożony z kilku partii, czyli z Gowinowców, Ziobrzystów i Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszono jako partię, a powinien startować jako komitet koalicyjny. Więc istnieje możliwość, że jednak Sąd Najwyższy, chcąc dać takiego wielkiego pstryka Jarosławowi Kaczyńskiemu, uzna, iż wybory były nielegalne i nakaże ich powtórkę. Proszę Państwa, kolejną rzeczą jest kwestia dziennikarzy Rachonia, Kani, Sumlińskiego, Wojciechowskiego i kilku jeszcze innych. To są ludzie, którzy atakowali mnie w roku 2002, gdy zbierałem długi Koloseum i to są ci sami ludzie, którzy atakują mnie po latach na skutek ujawnienia akt afery podsłuchowej. Warto się zastanowić, kim ci ludzie są. Oni mnie w przestrzeni publicznej pomawiają o współpracy ze służbami specjalnymi, w szczególności w latach 80. Proszę Państwa, ja w 80. latach miałem 7, a do końca lat 80. 15 lat.
Ja w stanie wojennym miałem 7 lat po prostu. Ja staro wyglądam, bo jestem troszkę zmęczony życiem i tym, co mnie w życiu spotkało, ale w stanie wojennym Zbigniew Stonoga miał 7 lat. Ja się urodziłem w 1974 roku. Proszę Państwa, rzecz znieważenia Andrzeja Dudy. Przede wszystkim Andrzej Duda jest politycznym oszustem. Oszukał mnie, obiecał ułaskawienie w zamian za poparcie i słowa nie dotrzymał. Wykonawcą jego kłamliwej propozycji był naówczas pan poseł Kwiatkowski. Natomiast odmowa, proszę Państwa, zastosowania wobec mnie prawa łaski po tym wszystkim, co zrobiłem dla PiS-u, bo PiS, proszę Państwa, z całą pewnością w takim wymiarze, w jakim wygrał te wybory, wygrał z mego powodu. PiS niewątpliwie wygrałby te wybory, ale myślę, że nie takim wynikiem. I z całą pewnością autorem politycznego upadku Platformy Obywatelskiej jest Zbigniew Stonoga. Ja dokończyłem dzieła dobicia żydokomunistów. I zamiast 10 PiS biega po krakowskim przedmieściu, to powinien pod moim domem z kwiatami każdego 10 stać. I dziękować za to, co zrobiłem dla Polski. Myślałem, że robię to dla Polski, ale zrobiłem to dla bandy nieudaczników, dla bandy nienawistników. Ja to, proszę Państwa, jak się dziś okazuje, zrobiłem dla bandy psychicznie chorych ludzi. Ludzi chorych na władzę, ludzi chorych na zemstę. Proszę Państwa, Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który chodzi i uśmiecha się. I uśmiecha się do ludzi, usiłując wprowadzić ich w stan hipnozy. W stan hipnozy, która pozwoli ludziom uwierzyć w to, że jest prawdziwym prezydentem, który chce działać dla każdego Polaka. Andrzej Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Andrzej Duda jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. Prezydentem i człowiekiem wybitnie zakłamanym. Człowiekiem, który był gotów zaprosić do życia na ten świat dziecko, zostawić dziewczynę i doprowadzić do tego, że jego własne dziecko, adoptowane przez rodziców wiele, wiele lat temu, jeszcze pół roku temu, żyło w przekonaniu, że Andrzej Duda jest przyrodnim bratem Dominiki Dudy. Tymczasem, proszę Państwa, pani Dominika Duda nie jest przyrodnią siostrą Andrzeja Dudy, jest jego dzieckiem. Andrzej Duda w wieku niespełna 17 lat wpadł. Zostawił dziewczynę spod krakowskiej miejscowości i nie dosyć tego, odebrał jej jeszcze w tamtym czasie dziecko. Dziecko, które później, żeby zataić skandal w swoim środowisku, adoptowali rodzice Andrzeja Dudy. Taki jest wasz prezydent. Taki jest człowiek, którego popierałem, w któremu uwierzyłem w to, że jak zostanie prezydentem, to moja gehenna 20-25 przesłuchań w skali miesiąca, która trwa od 15 lat, się teraz zakończy. Wszedłem w nowe postępowania karne, w ujawnienie akt afery podsłuchowej, w ujawnienie korupcji w katowickim sądzie, bo byłem przekonany, że te pisowskie ścierwa dotrzymają słowa. Nie dotrzymały. Nie dotrzymały słowa w sprawie umowy ze mną i nie dotrzymają słowa w sprawie umowy z wami, ze społeczeństwem. Oni was oszukają. W najmniej oczekiwanym momencie zdradzą was o świcie. Tak jak imputują zachowaniu różnych ludzi to, że ktoś ich zdradził, bo się rozbił samolot 10 kwietnia, tak ci rzeczywiście zdradzą was o świcie. O świcie powiedzą, że was nie znają. O świcie powiedzą, że jesteście przestępcami. I o świcie powiedzą, żeście jeszcze przestępstwo popełnili na ich szkodę. To jest Prawo i Sprawiedliwość 2016 roku. To jest Prawo i Sprawiedliwość, partia wybitnie zakłamana, partia, która z różańcem w ręku i krzyżem w drugim i Bogiem na ustach idzie i niszczy ludzkie życia. I nie ma taryfy ulgowej. Proszę Państwa, Dominika Duda, niby siostra prezydenta, która wyjawiła mi ten sekret, że jest jego jednak córką, adoptowaną przed laty przez rodziców Andrzeja Dudę. Wszystko mi opowiedziała. Ta kobieta jest tak w tym domu zastraszona, że gotowa jest dla mnie nagrywać własnego w tamtym czasie ojca. Mówi, ja go nagram, panie Zbyszku. Ja go zapytam, dlaczego pana oszukali, bo ja o tym wiem, że pan miał być ułaskawiony. No i się naszła. Nie, załóżmy, jest antykuł. Mój tata zawsze wszystko czyta, co jest, tylko czytam brat, a mój szwagier to już w ogóle, prawda? I zobaczą, i teraz się sobie Dominika, skąd znasz pana Zbyszka, tak, prawda? W czym ci mam pomóc, no i co ja mam powiedzieć?
moja sprawa. To moja sprawa. Oni tego nie takie łatwe. Wie pan, bo to chodzi o to, wie pan, jak oni mnie wszyscy zaatakują, czyli brat, tata. No i wie pan, to by było straszne, bo to z jednej strony... Posłuchajcie tych nagrań. To są nagrania z Dominiką Dudą. Czy pan nie? I ja się zapytam, bo to czy pan też, że pan, że Andrzej by mnie obiecał temu panu Łaskowi, nie? I jak on mi powie na przykład, że owszem, ale to jest taka i taki i coś tam, i coś tam, ja spróbuję to nagrać, tą rozmowę. Można dostać zawrotu głowy. Raz siostra, raz córka. W przestrzeni publicznej jest przyrodnią siostrą, adoptowanym dzieckiem. Tymczasem to jest córka prezydenta. Z przyzwyczajenia mówi na rodziców Andrzeja Dudy jako ich, jej rodziców. Mówi, ja panu nagram. Ja panu nagram, zapytam, dlaczego się umówili się z panem Stonogą. Mówię jej, no słuchaj, ale może nie tak, bo jak cię zapytają, skąd mnie znasz i tak dalej. To może powiedz, że nie wiem, że z gazety, że z internetu. On mówi, nie, człowieku, wiesz co by mi zrobili? To nie jest takie proste w moim domu. Jak oni na mnie naskoczą, tata, szwagier, to ja nie będę wiedziała, co ze sobą zrobić. Zobaczcie, gwarantuję wam, że to są słowa Dominiki Dudy. Kończąc, życzę Rzeczypospolitej Polskiej, by jak najszybciej pozbyła się prezydenta Dudy, bo on już nigdy więcej nie wygrał wyborów, ani prezydenckich, ani innych, w których chciałby brać udział. Ale życzę Polsce, by opamiętały się sądy, by Sąd Najwyższy unieważnił te wybory i by Prawo i Sprawiedliwość, wielki destrukt polityczny, który jest najnowszym glejakiem mózgu Rzeczypospolitej Polskiej, zdechł. Te wybory trzeba unieważnić. Trzeba rozpisać nowe wybory w Polsce i mam nadzieję, że podczas tych nowych wyborów wygrają ludzie, którzy w Sejmie dotąd nie byli. Nie wolno już dopuścić do tego, by jakiekolwiek partie, okrągłostołowe partie, zmieniające co kilka lat nazwy, na nowo mogły Polską rządzić. Życzę wam, kochani, dobrego wieczoru i nadziei. I nadziei. Nadziei na lepsze jutro, bo to, co dzieje się na co dzień, tę nadzieję gasi. Trzymajcie się. Dobrej nocy.